Dzień dobry, witam Was w nowym filmiku na moim kanale. To jest pierwszy filmik w nowym roku, więc zaczynamy go haulem zakupowym z Shein. Nie będę przedłużać, dobrze znacie zasady, wszystkie linki macie na dole w opisie, łącznie z kodem zniżkowym. Mam dzisiaj Wam do pokazania kilka fajnych rzeczy z ubrań i z akcesorii, a więc zacznę od czegoś, w czym jestem absolutnie zakochana i o co dostaję bardzo dużo pytań ostatnio na Instagramie, czyli jest to ta piękna, taka zimowa, cozy, misiowa torebeczka. Ona jest taka inna misiowa niż ta druga, którą mam, którą też pewnie widzieliście. Ma ona dołączony pasek tutaj, żeby sobie nosić ją na ramię, ale ja nie lubię, ja lubię, wiecie, takie torebunie do rączki i ona jest naprawdę bardzo pojemna, muszę Wam powiedzieć. Mieści mi się tutaj, zobaczcie, i portfel, i jakieś pomadki, kosmetyki, także jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Jeżeli szukacie takiej fajnej zimowej torebuni, to bardzo Wam polecam. Ja lubię takie małe. No. Dalej, słuchajcie, jeszcze się zima nie skończyła, więc postanowiłam sobie zamówić nauszniki, bo one zazwyczaj w sieciówkach są bardzo drogie, a też to po co mam przepłacać, skoro są takie same tak naprawdę. Zobaczcie, bardzo mi się podoba w nich to, że one są tak zamykane, czyli wiecie, jak nakładacie, to sobie je rozkładacie, a jeżeli chcecie schować, to możecie tak, wtedy zajmują mniej miejsca. Ja sobie wybrałam w kolorze białym, można wybrać też kolor czarny, chyba jeszcze jakieś tam i są naprawdę mega, mega urocze. Tak, wiem, że przy białych, to jeżeli będę pomalowana, to pewnie zaraz tutaj będą podkładu ciemniejsze, ale to mi nie przeszkadza, żeby robić moje zimowe cozy stylówki. Następnie jest coś, co zrobiło totalny viral na moim TikToku, czyli słuchajcie, zostałam oszukana, a tak naprawdę to po prostu pewnie nie doczytałam, ale kupiłam specjalnie do testów na TikToka taki miodzik, on miał być do ust, tutaj zobaczcie, normalnie jest żółte, wygląda jak miód. Otwieram. A to jest puste. Trzeba sobie samemu uzupełnić jakąś pomadką, jakimś olejkiem, no i jestem troszkę załamana, bo no, robiłam unboxing na TikToka i zrobiło to viral, a mi po prostu było przykro. Następnie coś, z czego słuchajcie, nie jestem w 100% zadowolona, tak teraz patrzę, jak to wygląda w kamerze. No wygląda to na bardzo białe chyba. Na zdjęciach też wyglądało to na bardzo białe, a w rzeczywistości jest takie bardziej kremowe, czyli takie, nie wiem jak to się nazywa, ja sobie kupiłam to, żeby nałożyć na leginsy, na łydki, żeby było mi cieplej, nie jest to jakieś grube, jest takie jakościowo po prostu jak z sieciówki, no ale niestety no nie jest to białe, tylko właśnie takie bardziej kremowe, a chciałam bardziej białe. No nie jest złe, nie jest złe, ale wiecie. Następnie słuchajcie, jest coś, co ja mam na sobie, w czym jestem absolutnie zakochana, bo poszukiwałam czegoś takiego, a w sieciówkach z takim składem jest to bardzo, bardzo drogie. To się kupuje na części, mimo że to jest zestaw i będziecie mogli mnie zaraz w tym zobaczyć, zresztą już też widzieliście na pewno na Instagramie. Słuchajcie, taki sweterek w takim właśnie pięknym, idealnym, fajnym kolorze. Takim troszkę kawa z mlekiem i do tego są takie spodnie szerokie na gumce, to jest tak wygodne, tak cudowne, jeszcze właśnie z tą torebeczką, że naprawdę bardzo, bardzo Wam to polecam. Nie jest to jakiś najlepszy materiał, ale nie czuć też najgorzej, się w tym jakoś nie poce. No takie po prostu jak w sieciówkach, wiadomo, ale jest to bardzo fajne i teraz ciągle w tym chodzę. Następnie zamówiłam sobie, słuchajcie, jeszcze dwa sweterki. Te sweterki również jakościowo są takie same praktycznie jak w jakichś sieciówkach, tylko na przykład w Zarze kosztuje pewnie 3 razy więcej. Chciałam mieć taki brązowy sweter pod kolor włosów i tutaj jest trochę wypał, trochę nie, bo on jest taki bardziej rudy, a ja myślałam, że na zdjęciach chyba on wygląda na taki chłodniejszy ten kolor niż jest tutaj, a to jest taki raczej ciepły brąz, no ale sam w sobie sweterek jest w porządku, możecie sobie tutaj bardziej rozwinąć lub zwinąć pod szyją, jak tam Wam się podoba. Zamówiłam sobie, słuchajcie, jeszcze kosmetyczkę i co się okazało, jest ona chyba jakaś wiralowa na TikToku, taka biała, tutaj możecie, znaczy biała, no nie w 100% biała, taka perłowa bardziej, możecie sobie tutaj ją trzymać. Otwieracie i ona się w ten sposób tak jakby otwiera, że sobie stoi. Macie tutaj przegródki po jednej i po drugiej stronie, macie też taką kieszonkę po środku. No a jak właśnie zamykacie, no to jest ona taka bardziej właśnie fancy, bo nie jest po prostu prostokątna, tylko ma no ciekawszy, że tak powiem, kształt. No to jest całkiem spoko. Następnie jest, słuchajcie, trochę wypał i nie wypał. Ja za każdym razem zamawiam sobie jakąś nie biżuterię, tylko bieliznę z Shein. I teraz też sobie zamówiłam, no nie wygląda to teraz, wygląda to teraz jak totalnie nic, ale słuchajcie, to jest taka czerwona bielizna z myślą o świętach, których już
Ta bielizna przyszła po świętach. W ogóle paczka przyszła po świętach. Więc no nie wiem, ale zamysł jest taki, no teraz nie potrafię tego ładnie zrobić. Jeszcze nie doszłam do tego, jak to ładnie zawiązać, ale ona ma tutaj taką kokardę po środku. Ten stanik. Ja podobny mierzyłam Victoria's Secret i też identyczny jakościowo, powiem wam, tak jak ten z Victoria's Secret. No ale nie mogę tutaj za bardzo się uporać z tą kokardą na środku. Jak chcecie zobaczyć, jak to powinno wyglądać, to możecie zobaczyć na stronie, bo ja nie umiem tego zawiązać. No i do tego są majtki, takie też regulowane, jak to zazwyczaj te na Shein. Następnie, słuchajcie, mamy kolejny sweterek. Tym razem biały. Widzę, że on w kamerze chyba tutaj akurat jest dobry odcień, tylko właśnie on też nie jest taki śnieżno-biały, tylko właśnie bardziej taki w kremowy wchodzący. Wydaje mi się, że na stronie też był bardziej biały, bo ja chciałam raczej nie taki, wiecie, biały-biały, ale taki bardziej biały niż bardziej kremowy, a on też jest bardziej kremowy, no ale nie jest zły. I ostatnia rzecz, słuchajcie, bardzo fajne tak sobie narzucić na chłodniejsze dni, taka misiowa, i to już jest białe, to już nie jest beżowe, więc znaczy, no dobra, troszeczkę jest, ale nie tak jak tamto, jest bielsze niż tamto na pewno. Czy ja mam muchę jakąś w lampie? Zaraz się zapali. Nie. Słuchajcie, taki długi płaszczyk z takiego misia. W środku jest po prostu podszewka, tak jak w tych płaszczykach z Zary, z H&M-u i tak dalej, więc to jest coś tego pokroju. Nie jest to złe, wygląda to fajnie, takie misiowe, też do takich cozy stylizacji. Ja naprawdę ostatnio polubiłam zimę przez to, że mogę się tak przytulnie ubrać, wyjść sobie pospacerować, wypić kawkę. No tak za dużo po prostu nie pochodzę i też nie zmarznę, bo znalazłam fajne ubrania. Dobra, to wszystko, co chciałam wam pokazać. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i widzimy się w następnym filmie. Pa!